deszczowa pogoda. No i bardzo dobrze. Panowie, nie zabieramy nic, najpierw obiad. Cześć, Rafał. Czego? Popraw sobie te okulary, deszcz się pada, na kamerę kapie. Piękną pogodę zamówiłeś. Jaki ty masz? Domek 38, także do nas zapraszam. Domek 38. Witam Państwa, opalenicy 2022. Po 2 metry w prawo. Gdzie? Za 2 metry w prawo, proszę pana. Raz, dwa. No, Żyńska. Dzień dobry. Jestem. Tam miał polecić. Tak, jest już filmik. Nagraj go, jak filmik teraz. Nagrywasz go? No dobra. Dla kogo jest? No a dla kogo? Głupi pytanie. Zlatan. Zlatan. Głupił się jeden. Wiesz tak, Grzesiu? Coś się wydarzy, wiesz? Kiedy? Zobaczysz. Nie mogę tego zdradzić. Powiem coś i wiesz, później będę mi wypominać. Jest z nami trener Maciej Stolarczyk. Trenerze, pierwszy dzień zgrupowania powoli dobiega końca. Z nami również pierwszy trening tutaj w Opalenicy. Jest trener już z drużyną od kilku dni. Zapewne ma trener już jakieś tam pierwsze swoje wnioski. Natomiast czego zawodnicy mogą spodziewać się tutaj w Opalenicy? Czego mogą się spodziewać? Myślę, że kontynuacji pracy, którą zaczęliśmy właśnie w Białymstoku. Zostały nam 4 tygodnie do przygotowania całe, niespełna 4 tygodnie. Także tutaj na pewno będzie to okres troszeczkę intensywniejszy, ze względu chociażby na to, że będziemy trenowali codziennie po 2 razy. Pierwszy mecz przedsezonowy mamy z Wartą Poznań w sobotę i to będzie taki akcent, w którym będzie podsumowanie tego tygodnia pracy, ale no, na pewno jest to taki moment, w którym te nasze przygotowania będą zintensyfikowane i to będzie to moment, kiedy te przygotowania nabiorą rozpędu, tak aby później po powrocie przygotować się już normalnie w 2 mikrocyklach, które przygotują nas do meczu z Piastem. Jeżeli chodzi o ten pierwszy tydzień, zazwyczaj mówi się, że ten pierwszy tydzień każdego obozu przygotowawczego to jest no, takie ładowanie akumulatorów. Czy to tyczy się także okresu tego letniego, czy ta filozofia, ta taktyka przygotowań, kiedy, jak to się mówi, ładuje się akumulatory, dotyczy tylko przygotowań zimowych? Ja myślę, że specyfika przygotowań właśnie jest taka, iż do obu tych okresów przygotowania są podobne, choć ten rok jest specyficzny, bo mamy Mistrzostwa Świata i między jedną a drugą rundą będzie to dłuższy okres, także ta runda jesienna jest
krótsza, szybciej się kończy, kończy się w połowie listopada i zdajemy sobie sprawę, że ta intensywność będzie trochę inna, nie jest to tak rozciągnięte w czasie, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że przygotowania wszystkie skupiają się na tym, abyśmy byli gotowi do pierwszego spotkania, do pierwszego meczu z Piastem Gliwice i do tego się przygotowujemy jako ten kluczowy punkt startowy, tak to mówimy. Wspomina trener, cały czas mówił trener, czy na konferencji prasowej, podczas prezentacji, także dzisiaj ta nazwa Piast bardzo często padała. Czy w tej chwili już przemycacie jakieś takie swoje elementy przygotowań konkretnie pod Piasta, czy na razie mówimy o takim ogólnym przygotowaniu motoryczno-wytrzymałościowym? Myślę, że te wszystkie elementy się przewijają, czyli zarówno koncentrujemy się na motoryce, na tym, co nas czeka w trakcie sezonu, ale również na organizacji gry, bo ona będzie kluczowa w tych meczach, to w jaki sposób będziemy chcieli te scenariusze meczu rozgrywać i przygotowujemy się no nie tylko do meczu z Piastem, on jest pierwszy, ale zdajemy sobie sprawę, że każdy przeciwnik prezentuje inny styl grania i inne podejście, także na pewno to będą inne również mecze w naszym wykonaniu, ale przygotowujemy się właśnie do tego, żeby być gotowym na te spotkania, które nas czekają, na te różne scenariusze i na to, w jaki sposób możemy rozgrywać te mecze. To jeszcze na koniec jesteśmy tutaj w Opalenicy wspólnie z Lechem Poznań i Pogonią Szczecin, o ile z Kolejorzem będziemy kończyli ten rok, bo to będzie ostatnia kolejka w rundzie jesiennej, jednocześnie ostatnia kolejka w 2022 roku Ekstraklasy, ale z Pogonią Szczecin gramy stosunkowo niedługo, bo to będzie trzecia kolejka ligowa. Będzie jakieś podglądanie rywali, czy na tym etapie ciężko cokolwiek powiedzieć? To chyba naturalne, że ogląda się rywali, że się śledzi ich poczynania. Tam tak naprawdę we wszystkich tych trzech klubach są nowi trenerzy i to wszyscy ci trenerzy zmieniają troszeczkę na swój sposób, na swój styl te zespoły. Także na pewno to będzie ciekawy proces, ale myślę, że kluczowym jest to, co my robimy sami i jak będziemy chcieli właśnie te mecze rozgrywać. To będzie dla nas kluczem i tu największą koncentrację na to kładziemy. Na pewno nie zamkniemy oczu na to, co będzie się działo u przeciwników, ale w tej chwili kluczem jest to, co się dzieje u nas i ta forma sportowa, którą budujemy, ona dla nas jest teraz najistotniejsza, tak żebyśmy te przygotowania przede wszystkim w zdrowiu skończyli, a przygotowali się na te wszystkie rzeczy, które czekają nas w trakcie sezonu. Motywacja przed meczem, to skupy sobie to, wiesz? Kto? Sami się zdecyduje się, to niżej kto wyjdzie. Ale jest ma pewny plac. Ty niżej. Na lepszy pomysł. No, to ma pewny plac, to wiesz. Już zadowolony. Teraz możemy się pośmiać, ale znowu w końcu. Rzeszu, pokaż bossa, pokaż bossa. Jamy z bossa. Jest. Gruzu, strasznie mocne tutaj te padły. Witamy pana. Niemca nie nagrywaj, Niemca nie nagrywaj. Ja chciałem jedno krótko pytanie, jak graliście z tym z wyspami tam? To jest pytanie kluczowe, tam o te wyspy owcze. Wiesz, ja swoje zrobiłem. No. W Europie już nie ma słabych drużyn, nie? Tak jest. Klasyk. Ja dobrze. Poza Litwą. Poza Litwą. Nie wiadomo, gdzie to jest. Naprawdę? Panowie, Berni, dajcie. To nie oszukują, ale chociaż... A powiedz, jak nasz były kolega, znaczy dwóch, no to jak Armidas, powiedz. Dobrze, cieszę się z nowego kontraktu, sam w sporze. Dalej jest takim zwariowanym Armidasem? Normalny facet, dorosły, jak zawsze był. nie znam pana. Pozdrawiam wszystkich. Nie znam pana. Tęsknię się bardzo. Tęskni za Iglonią? Bardzo. Miło słyszeć, no. Mówię, że dzieciństwo pszczółką jest. Że jest pszczółką? Pszczółką. To jest! Pod jego nosa. Jak żądło. Ty tak samo masz. Ja mam propozycję. Czy może Andrzej Czubecha zabrać numer 12? Dlaczego 12? Jak bramka w taki prawdziwy kibic.
Ja mam pytanie do kibiców. Nasz 12 zawodnik. Ile Andrzej płaci wam za te prześpiewki podczas meczu? Czy jest tutaj, nie wiem, rąk? Ile ty jesteś? Rąk. Zrobił jedną bramkę i śpiewamy trubecha, nie? Co cię to obchodzi, człowieku? To jest fatalne. Co cię to obchodzi, człowieku? Ile? Zazdrościsz? Nie no, po prostu chcę wiedzieć, ile mam przekazać, żeby też o mnie trochę zaśpiewali, chociaż raz. Całe życie tu jestem, nigdy nie zaśpiewali. To bida, tylko trubecha. Co ty zmienisz, nie? Na pewno tam płaci. Na pewno.